Cześć, z tej strony ja, Anna Sarwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania. Linki do pytań z konkretnymi minutami, w które możecie kliknąć, macie w opisie filmu, jeżeli chcecie przejść do danego pytania. Natomiast ja zapraszam na kolejną porcję wiedzy. Zaczynamy dzisiaj od pytania od Ani. Cześć, miło się Ciebie słucha. Masz dużą wiedzę odnośnie keto. Bardzo Ci, Aniu, dziękuję. Dlatego kieruję do Ciebie pytanie. Ile cukru z warzyw i produktów przetworzonych można przyjąć dziennie w czasie adaptacji i po niej? Chodzi mi o pomidory, paprykę, majonez, boczek itp. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. Droga Aniu, najprostsza odpowiedź to jest to zależy, ale nie wiem, że ona nie będzie satysfakcjonująca. Więc jeżeli chodzi o jedzenie warzyw, to ja tak naprawdę uważam, że nie powinniśmy ich jakoś bardzo drastycznie ograniczać, już będąc po ketoadaptacji. Rzeczywiście jakby w takim prostym schemacie, który na przykład w moim kursie o ketoadaptacji Keto Start niektórym osobom proponuję, które nie chcą liczyć tych węglowodanów, to jest na przykład założenie sobie, że na posiłek jem nie więcej niż pół ogórka, pół pomidora, pół papryki, czyli takich warzyw, które tych węglowodanów mają w sobie więcej, ale takie na przykład zielenina, jakieś sałaty i tego typu warzywa możemy spokojnie już jeść w dużo większych, a wręcz bym powiedziała nieumiarkowanych ilościach, bo raczej nikt nie jest w stanie chyba zjeść kilograma sałaty naraz. Więc tutaj to też zależy oczywiście od tych owoców. Natomiast raczej węglowodany z warzyw są też w towarzystwie błonnika, nie są to węglowodany proste, tylko raczej złożone, więc tutaj nie ma takiego problemu. Jeżeli chodzi o produkty przetworzone, no to to już zależy od tego, no ile tam właśnie, jak bardzo przetworzony ten produkt jest i jeżeli tam będzie jakiś dodatek takiego cukru, bo na przykład majonez może być bez cukru, a może być z dodatkiem cukru, może być tego cukru mało, a może być go dużo. No więc tutaj już jakby oczywiście będziemy troszkę gorzej reagować na zazwyczaj na te węglowodany z tych przetworzonych produktów, ale przyjmuje się, że nie więcej niż na adaptację oczywiście 5% energii z węglowodanów, czyli u niektórych osób poniżej 30, 20 nawet gram węglowodanów, mówię netto, pamiętajcie o tym, że to jest netto, a nie brutto, bo u większości osób to brutto, to już by było zdecydowanie za mało, chociaż no, też się zdarzają takie przypadki, ale czasem nawet i 50 gramów, tak? To jest na dobę. Natomiast jeżeli chodzi o posiłek, no to trzeba sobie to rozdzielić. Na przykład jeżeli zakładasz, że no ty możesz zjeść, nie wiem, 30 gramów węglowodanów netto na adaptacji, no bo nie masz jakichś, nie wiem, dużych problemów z cukrem, ale też no nie jest jakoś wszystko u ciebie idealnie, no to po prostu jesz dwa posiłki, no to mniej więcej po około 15 gramów węglowodanów netto jesz. I to naprawdę, słuchajcie, wcale nie jest mało, jeżeli będziemy sobie to dostarczać na przykład z warzyw, te węglowodany, czy no też no, nie polecam objadania się majonezem. Tak no łyżka, myślę, takiego majonezu do posiłku max dwie, no to raczej już więcej to nie będzie dobre, bo to też będzie sporo kalorii. Także to w ten sposób. A jeżeli chodzi o to, co po adaptacji, to już wszystko zależy od elastyczności metabolicznej i też nieraz o tym mówię, że są osoby, które mogą jeść 50 gramów węgli, są osoby, które mogą jeść 100 gramów węgli, 150-200, a są takie, które sobie to rotują i jak jest sezon na owoce, to idą i jedzą tych węglowodanów więcej, a jak jest zima, to jedzą tych węglowodanów mniej i jakby musimy po prostu znaleźć sobie taki schemat żywienia, który będzie dla nas najbardziej optymalny, czyli z którym my sami będziemy się najlepiej czuć. Także nie ma tutaj jakiejś jednoznacznej ilości, ale ja sama już kilka dobrych lat będąc w keto nie ograniczam warzyw, bo nie uważam, że jest to konieczne. Chociaż oczywiście też nie jem, nie wiem, gotowanej marchewki, pietruszki na co dzień i tego typu, szczególnie tych warzyw korzeniowych czy ziemniaków, no bo wiadomo, że one mają tych węglowodanów dużo i po prostu też już tak się przyzwyczaiłam, nie jest mi to do niczego potrzebne, więc to też zależy oczywiście od tego, ile tych warzyw i jakie mamy. Pytanie od Anny, nie wiem czy od tej samej czy nie. Czy keto ma wpływ na przechodzenie menopauzy? Tak, ma wpływ zazwyczaj na przechodzenie menopauzy i ma pozytywny wpływ na przechodzenie menopauzy i o tym też znowu odsyłam do filmów dotyczących właśnie, czy to było w Keto Q&A też już o tego typu kwestiach hormonalnych u kobiet, czy do keto po 40, dlaczego warto. Ogólnie kobiety zazwyczaj tych węglowodanów po menopauzie potrzebują mniej ze względu na zmiany w
poziomie progesteronu, estrogenu i ogólnie zmiany hormonów. I też wiele kobiet, które do mnie się zgłaszają z jakimiś problemami, bardzo często właśnie zauważają, że po przejściu ketoadaptacji te nieprzyjemne dolegliwości związane z menopauzą, które dotyczą wielu, ale też nie wszystkich kobiet, u nich się normalizują, stabilizują. Tutaj oczywiście też oprócz samego żywienia ketogenicznego, ja bardzo uważam, że bardzo fajnie się sprawdzają adaptogeny, na przykład Królowa z firmy Mother's Protect, czy różne inne wsparcie ziołowe i nie tylko suplementacyjne, więc to zależy już od indywidualnych potrzeb. Natomiast na pewno raczej keto i menopauza to jest dobre połączenie, a nie gorsze niż jakby był to inny schemat żywienia czy w innym czasie. Angelika, uwielbiam Pani słuchać. Od dłuższego czasu zastanawiam się, co w przypadku, kiedy jesteśmy na keto i trafimy do szpitala, a lekarz leci do nas z kroplówką wypełnioną glukozą. Jak nasz organizm na to zareaguje? Pozdrawiam. Droga Angeliko, musimy na pewno rozróżnić dwie rzeczy. Służba zdrowia i medycyna i nasz tutaj cały system zazwyczaj jest po to, żeby ratować nasze życie. Niekoniecznie dba o nasze, nie wiem, zdrowie, długowieczność i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest odpowiedzialny za ratowanie życia i jest to ogromnie ważne. Więc jeżeli trafiamy do szpitala z jakimś poważnym problemem, to myślę, że bycie w stanie ketozy jest tutaj najmniej istotne. I tak? I na pewno lekarze dobrze się z nami zajmą. No wiadomo, że są pewne ale i ja też miałam taką sytuację, natomiast ogólnie jakby no mam jednak zaufanie do lekarzy i wiem, że jakby starają się jednak no, nam pomagać, a nie szkodzić. To na pewno. Więc w takim wypadku no to jest szczególny przypadek, tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że raczej nie sądzę, żeby każdego po prostu na dzień dobry w szpitalu witano kroplówką z glukozą, no bo po co? No ja na przykład jak trafiłam w ciąży do szpitala, no to dostałam elektrolity, tak? I tam nie było cukru w tej kroplówce, więc to też nie jest tak i myślę, że to tak trochę no takie bagatelizowanie, że pójdziemy, no to na pewno dostaniemy cukier po prostu na każdym kroku, chociaż rzeczywiście no mam i podopiecznych, i osoby w rodzinie, które gdzieś tam w tym szpitalu były i no niestety, jeżeli już chodzi o żywienie, to troszeczkę nie wygląda to dobrze, ale jest to oczywiście też spowodowane tym, że no pieniędzy po prostu na to żywienie szpitalne nie ma zbyt wiele, no i nie jest to dobra jakość i nie są to dobre jakościowe produkty i zazwyczaj są to po prostu węgle. I to proste. Ale to jest inna sprawa. Jak Twój organizm zareaguje na kroplówkę, nawet jakby ona była z glukozą? No prawdopodobnie nie najlepiej, ale tak jak mówię, no jeżeli jest jakiś stan po prostu emergency, coś się dzieje, to nie jest najważniejsza sprawa. Oczywiście, jeżeli nie mamy, nie jest to jakby coś bardzo poważnego i na przykład idziemy na jakieś badania kompleksowe albo coś tam się delikatnie wydarzyło, no i po prostu idziemy z tą sprawą do szpitala, to możemy powiedzieć, że jakby zgłosić to po prostu lekarzowi, że jesteśmy na żywieniu niskowęglowodanowym, no różnie reagują, ale też pamiętajcie, że Wy jako pacjent macie prawo wiedzieć, co Wam się podaje, macie prawo się na coś nie zgodzić i jakby no to Wasze zdrowie jest przede wszystkim, jakby Wy jesteście za to odpowiedzialni i Wy podejmujecie tutaj decyzję, chociaż oczywiście lekarz kompetentny, specjalista, no Wam tutaj powinien najlepszą drogę zaproponować, ale pamiętajmy o tym, że po prostu mamy buzię i trzeba ją otwierać i trzeba mówić o naszych potrzebach, o naszych wątpliwościach i pytać. Pytanie od Alicji. Jestem na keto około 2,5 miesiąca, mam Hashimoto, biorę Eutyrox 88, TSH wyszło 0,04, zmniejszyłam hormony do 50 już przez miesiąc, ale cały czas odczuwam napady gorąca, nie wiem co robię nie tak, jestem po 70. Ogólnie czuję się dobrze, nie mam chęci na słodycze, od których byłam uzależniona. Z góry dziękuję za odpowiedź. Droga Alicjo, bardzo się cieszę, że się czujesz dobrze, natomiast na pewno warto no, tą sytuację sprawdzić i zdiagnozować, bo przy takim niskim TSH to jest prawdopodobnie za duża dawka Eutyroxu, być może też i to i na keto i z wiekiem nieraz jakby to się nam tutaj zmienia, więc polecam Ci wizytę u endokrynologa, zrobienie dokładnie badań i po prostu sprawdzenie i dopasowanie dawki leku. To jest pierwsza sprawa, tak? Bo tutaj to TSH takie niskie to bardziej w stronę nadczynności wygląda. No i więc tutaj zdecydowanie kontakt z lekarzem.
Natomiast jeżeli chodzi o te napady gorąca, pytanie, czy one były na przykład w okresie menopauzy, czy są teraz i jak to u Ciebie wyglądało, bo tego nie wiem. Ale to na pewno mogą być jakieś kwestie jeszcze nieuregulowane hormonalne. Przy Hashimoto polecane jest żywienie, które jest bogate w składniki odżywcze, które jest przeciwzapalne, bo możesz mieć jakieś stany zapalne, więc być może o to zadbaj dodatkowo pod kątem suplementacji. Nieraz mamy problem właśnie, bo przy Hashimoto niewskazanymi produktami jest nabiał, są bardzo często jajka, głównie białka jaj, więc można to sprawdzić testami na nietolerancje pokarmowe. O tym robiłam film, także możesz sobie go obejrzeć. No i tutaj jakby nie tylko keto jest istotne pod kątem na przykład choroby Hashimoto, więc warto sprawdzić, czy po prostu już zadbałaś o te wszystkie pozostałe aspekty Twojego zdrowia i wtedy, jeżeli jakby tutaj to będzie ogarnięte, to myślę, że sytuacja się powinna poprawić, ale w pierwszej kolejności polecam Ci po prostu zrobienie badań u lekarza endokrynologa. Sylwia, dzień dobry. Czy zgłębiła Pani wiedzę na temat kolagenu w suplementach? Jaki i ile? Bo tak naprawdę nie wiem, jak ten temat ugryźć. Droga Sylwio, zgłębiałam, a czy zgłębiłam w pełni, to pewnie nie. Natomiast jaki kolagen może ja stosuję? Uważam, znaczy ja w ogóle, słuchajcie, jeżeli mogę coś stosować w proszku na przykład albo w płynie, to uważam, że jest to lepsza forma niż branie kapsułek. Nie? Więc ja na przykład mam kolagen, który kupuję na eSuperfood, kolagen rybny i kolagen wołowy. I według mnie te dwa rodzaje kolagenu, czystego kolagenu właśnie są dobre. Niektórzy twierdzą, że ten rybny jest jeszcze bardziej przyswajalny, bo jakby tam DNA ryb morskich jest jeszcze bardziej zgodne z ludzkim niż wołowe. Natomiast ten wołowy moim zdaniem też jest dobry, więc można sobie to po prostu stosować zamiennie, albo raz kupić taki, raz kupić taki. I około 10 gramów, to też takie są zalecenia tego kolagenu, w postaci suplementu można przyjmować, więc według mnie jak najbardziej można sobie go dodać czy to do potraw, czy po prostu wymieszać w wodzie i wypić, czy dodać sobie do kawy, jeżeli niektórzy chcą. No, także tak to wygląda i moim zdaniem tego typu kolagen to też nie jest jakaś mega droga opcja. Natomiast jeżeli mówimy o kapsułkach, no to tutaj mamy szeroki wybór na rynku i oczywiście niektóre produkty kolagenowe są mega, mega, mega drogie. Czy są lepsze? Ciężko powiedzieć. Pewnie niektóre tak, na jakiś tani totalnie kolagen to też nie będzie pewnie optymalny wybór i pytanie, na ile nam się to wchłonie. Ale myślę, że też nie ma co przesadzać, więc może wypróbuj sobie taki właśnie w proszku i to powinna być fajna opcja. Pytanie od Iwony. Pani Joasiu, zmagam się z SIBO, obecnie jestem na LCHF, ale widzę, że nawet mała ilość owoców i warzyw powoduje u mnie fermentację. Staram się jeść tylko gotowane potrawy. Słyszałam, że dieta carnivore sprawdza się w SIBO i łagodzi objawy. Czy mogłaby Pani coś doradzić? Droga Iwono, na pewno przy SIBO nie sama dietoterapia jest najważniejsza, tylko nieraz, i ja już o tym mówiłam w poprzednich keto Q&A-ach, temat jest mega złożony i to w ogóle nie da się tego wytłumaczyć jakby tutaj w jednej odpowiedzi na pytanie, ale na pewno trzeba się też sprawdzić, czy to nie jest jakaś kwestia fizjologiczna. Ograniczać te produkty, które Ci szkodzą. U niektórych osób będą to właśnie surowe warzywa, ale jakby pewna grupa, u niektórych inna, więc też dopasowywuj to do siebie, bo niekoniecznie warto ograniczać po prostu wszystko i bardzo długo być na jakiejś restrykcyjnej diecie, bo też takie zagłodzenie po prostu na maksa tych wszystkich bakterii jelitowych nie będzie dobre. Jeżeli chodzi o carnivore, to rzeczywiście zazwyczaj pomaga, ale też nie uważam i jestem ostrożna w stosowaniu diety carnivore przez długi czas, bo tutaj totalnie ograniczamy błonnik i to zazwyczaj łagodzi objawy, ale nie zwalcza problemu, nie? Bo problemem przy SIBO może być to, że u Ciebie coś tam jest nie tak w organizmie, więc warto się tym zająć. Bardzo często antybiotykoterapia jest potrzebna, prokinetyki na pewno, czy terapia ziołowa, więc tutaj warto naprawdę jakby iść do dobrego specjalisty, czy do jakiegoś instytutu, który po prostu zajmuje się stricte leczeniem SIBO, czy do dobrego dietetyka, który się tym zajmuje i po prostu podejść naprawdę kompleksowo i holistycznie do tego tematu, bo mówię, nie tylko łagodzenie objawów, ale zajęcie się problemem, żeby więcej już nam się to nie pojawiło, to jest bardzo ważne. Pytanie od Weroniki. Pani Joanno, mam pytanie. 2 lata temu stwierdzono insulinooporność, jestem na keto od stycznia i F16:8, waga w dół 7 kg. Wiem, że na keto nie powinno się robić badania po obciążeniu glukozą, bo wyjdą nieprawidłowe wyniki. Jak się mogę dowiedzieć, czy moja insulinooporność się wycofała?
Obserwuję swoje samopoczucie, są dni pełne energii, ale bywają też gorsze. Stąd też się zastanawiam, jak to jest z moją insulinoopornością. Pozdrawiam serdecznie, jest Pani super. Weroniko, bardzo Ci dziękuję. Moja droga, rzeczywiście nie polecam Ci robienia krzywej i uważam, że nie ma sensu w Twoim przypadku wychodzenia z keto, zwiększania przez 2 tygodnie węglowodanów po to, żeby tą krzywą zrobić, bo to też nie da Ci pełnego obrazu. Twoja insulinooporność powinna się na keto cofnąć. Możesz sobie po prostu zbadać insulinę na czczo, jeżeli miałaś też problem na czczo z insuliną wcześniej. Natomiast też bycie na bardzo niskich węglowodanach może przez długi, długi czas u niektórych osób może spowodować na przykład insulinooporność wątrobową. Więc tutaj je też warto zwiększać. Sprawdzaj sobie poziom glikemii, to powinno być wystarczające i po prostu daj sobie czas. Od stycznia to już naprawdę jest dość długi okres czasu. Być może coś jeszcze jest do zrobienia niezwiązanego z insulinoopornością, dlatego że te gorsze dni są. Chociaż każdy też z nas ma gorsze dni i nie zawsze po prostu jedziemy na, jak to się mówi, pełnej petardzie i to też jest jakby normalne. Więc wydaje mi się, że jakby żywienie niskowęglowodanowe jest na tyle jakby optymalne i dobre, że nie musisz się martwić o tą swoją insulinooporność. Testuj ilości węglowodanów, testuj, jakby dbaj o siebie, też o wszystkie te rzeczy okołożywieniowe. Dobrze byłoby zadbać o cykl dobowy, o sen, o zarządzanie stresem, o regenerację i wszystkie tego typu rzeczy, żeby po prostu to był taki zdrowy styl życia, a nie tylko keto. I myślę, że będzie wszystko w porządku. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek za tydzień. Pozdrawiam ciepło, do zobaczenia. Cześć.